Dla uczczenia 300-lecia potwierdzenia badania praw miejskich dla Kałużyna proszę o odśpiewanie hymnu państwowego. Ziemi polskiej, Polski, za Twoim
I tak, poczem Sztandarowej Gimnazjum Publicznego imienia Pułku VI Pułku Piechoty Legionu Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie. Poczem Sztandarowej Szkoły Podstawowej imienia Bolesława Prusa w Kałuszynie. Poczem Sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Kałuszynie. Poczem Sztandarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnowodzie. Poczem Sztandarowej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kałuszynie. Poczem Sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kałuszynie. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejsze obrady pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Czesława Mrocza. Witam panią Janinę Ewę Orzełowską, wicemarszałka województwa mazowieckiego. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie. Proszę, serdecznie witam osoby uhonorowane tytułem zasłużonym dla gminy Kałuszy, panią Marię Teresę Kowalską, panią Annę Wierzbicką, pana Eugeniusza Kuleszę wraz z małżonką, pana Marka Pachnika. Witam wójta gminy Cegłów. Witam historyków i badaczy dziejów Kałuszyny. Pana dyrektora, no nie ma, pana Andrzeja Marka Nowika. Pana Henryka Piskunowicza. Pana Andrzeja Bociara. Serdecznie witam nauczycieli oraz pracowników naszych placówek oświatowych wraz z młodzieżą szkolną oraz byłych pracowników oświaty. Witam kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy Kałuszy. Witam sołtysów z gminy Kałuszy. Witam przedstawicieli mediów. Witam przedstawicieli zakładów pracy, przedsiębiorców. Witam mieszkańców. Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Proszę odprowadzić sztandary na miejsce honorowe. Proszę o zabranie głosu przez pana Adriana Soszyńskiego, burmistrza Kałuszyna. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście, drodzy mieszkańcy miasta Kałuszyn,
Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miejskiej, poprzedzona mszą świętą witencji mieszkańców miasta i gminy, jest uroczystą tegorocznych obchodów poświęconych przy stuleciu potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałużyna. Rocznica ta jest nawiązaniem do obchodzona tylko 2 lata temu jubileuszu 600-lecia Kałużyna i wpisuje się w obchody stulecia pozyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Jest to wydarzenie bardzo ważne i doniosłe dla samorządu i dla całej naszej kałużyńskiej społeczności. Rangę tego wydarzenia uświetnia wasza obecność też tej miłości, za którą bardzo dziękuję. W imieniu wszystkich mieszkańców i własnych. Dzień naszego miasta to dzień miejscowości i jego mieszkańców. Okres bogatych wydarzenia o randze lokalnej i randze wpisującej się w historię Polski. Wydarzenia zwycięskie, ale w pewnym okresie upadku i zniszczenia, czego przykładem są czasy II wojny światowej. Jest to historia piękna, chwalebna, ale jak już wspomniałem, tragiczna. Z jednej strony jest to historia powstania osady i jej rozbitu, uwieńczonego nadaniem praw miejskich, lubnych udziałów mieszkańców w narodowych insurekcjach, a z drugiej strony niemal całkowitego zniszczenia Kałużyna we wrześniu 1939 roku. Tegoroczne obchody czy stulecia nadania praw miejskich, w tym uroczysta sesja Rady Miejskiej, oprócz spełnienia swojej roli formalno-prawnej związanej z działalnością samorządu oraz uczczeniem jubileuszu połączonego z uhonorowaniem ludzi związanych i zasłużonych dla Kałużyna, są przede wszystkim hołdem składane wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy, którzy żyli i budowali to miasto na przestrzeni wieków. Kałużyn w 2018 roku jest dumny ze swoich ponad 300-letniej historii jako miasto. Jest dumny z mieszkańców, którzy w przeszłości wielokrotnie dawali dowody patriotyzmu, miłości do swojej małej ojczyzny, silnego charakteru i niezłomności. Szanowni Państwo, założenie osady, która dała początek naszemu miastu, związane było z aktywnością osadniczą księcia mazowieckiego Janusza I Starszego, a historia Kałużyna ściśle związana jest z założeniem parafii przez pierwszych ich właścicieli. Pierwszym dziedzicem Kałużyna był Stanisław Sułkowa, zwany Kałużyn. Jego staraniem w roku 1447 zniesiono drewniany kościół pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika. Jako filię parafii Prębkowa. Samodzielną parafię kałużską ustanowił w roku 1472 biskup poznański Andrzej Zdlimek. Nadane prawdopodobnie w połowie XVII wieku prawa miejskie na Kałużyna zostały w roku 1718, czyli równo 300 lat temu, potwierdzone wyrobnie przez króla Augusta II Mocnego. Kałużyn przed wiekami był miastem prawnym. Należał m.in. do rodu kałużskich Hemurogara, ostatnim dziedzicem królnikowej Aleksandry Pontuskiej. Jasno swój dynamiczny rozwój zawdzięcza położeniu przedważnych w sztachach komunikacyjnych i handlowych. Obok typowej działalności rolniczej w Kałużynie rozwinęły się rzemiosło i handel. Organizowano liczne targi i agrary. Tradycyjnie, bo aż od roku 1842 do dzisiaj kałużyńskie targi odbywają się w Kałużynie. Od końca XVII wieku na charakter i wygląd miasteczka znacząco wpłynęła intensywne osadnictwo ludności żydowskiej. Powstaje wtedy samodzielna gmina żydowska. Zniesiono także synagogę. Szacuje się, że w połowie XIX wieku
Żydzi stanowili około 80% ogólnej liczby mieszkańców. Trudnili się głównie handlem i przemysłem. Wielu pracowało przy produkcji TOS-u, żydowskich szaty religijnych. Miasto było pewnym ośrodkiem ruchu chrystusowego. Materialnym śladem osadnictwa żydowskiego była potężna synagoga zbudowana na początku XX wieku, którą w lipcu 1942 roku Niemcy wysadzili w powietrze. Szanowni Państwo, wraz z upadkiem Rzeczypospolitej w 1795 roku Kałuszy włączono do zaborów austriackiego. W następnym roku 1809 do księstwa warszawskiego, a od 1815 roku należał do Królestwa Polskiego, a następnie zaboru rosyjskiego. Za największe wydarzenie tych czasów uznać należy budowę w latach 1889-1897 murowanego kościoła według projektu Józefa Piłsudskiego. W latach 1812-1813 Kałuszyn poniósł duże straty, między innymi z powodu przemarszu i odwrotu spod Moskwy wojsk napoleońskich. Oraz działań powstańczych w 1831 roku i w 1863. W trakcie powstania listopadowego na ziemi kałuszyńskiej wojska polskie zdążyły 3 bitwy z Rosjanami. Mieszkańcy Kałuszyna i okolicznych zaścianów licznie przystąpili także do powstania styczniowego. Jednak najtragiczniejszym okresem w historii Kałuszyna był okres II wojny światowej. Bitwa o Kałuszyn z 11 na 12 września 1939 roku oprócz ofiar żołnierskich i ludności cywilnej spowodowała prawie całkowite zniszczenie miasta. Przegrany wrzesień przyniósł ze sobą dramatyczne lata okupacji niemieckiej. Masowe wywózki do Rzeszy, bieda i ciężary okupacyjne przyniosły cierpienie mieszkańców, z których 2/3 stanowiła ludność żydowska. Większość z nich straciła życie w utworzonym getcie, masowych egzekucjach oraz w obozie zagłady w Krakowie. Szacuje się, że łącznie podczas okupacji zamordowano około 8 tysięcy Żydów kałuszyńskich. W tych tragicznych czasach w Kałuszynie i okolicznych wsiach schronienie znaleźli zamężczyźni i dzieci zamężczyźni. Pomoc okazana im przez naszych mieszkańców stanowi piękną kartę w dziejach kałuszyńskiej społeczności. Nasi rodacy, którzy w ich udziałach wojennych utracili dom i dorobek życia, bez wahania ruszyli z pomocą potrzebujących dzieci. Do dnia dzisiejszego samorząd i mieszkańcy Kałuszyna utrzymują kontakt z żyjącymi dziećmi za mężczyzn. Czego przykładem jest udział przedstawicieli gminy Grabowiec podczas odchodów wrześniowych walk w Kałuszynie. Koniec wojny został Kałuszyn zniszczony, a ludnością pogrożono w smutku i biedzie. Ale dzięki uporowi mieszkańców, ich działaniom, inicjatywie i staraniom z roku na rok miasto podnosiło, aby ostatecznie dojść do stanu dzisiejszego. Społeczność kałuszyńska w celu upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń corocznie od kilkudziesięciu lat w dniu 12 września oddaje w sposób uroczysty i podniosły cześć kolejnym żołnierzom i mieszkańcom. Szanowni Państwo, jutro, 14 października, przypada Dzień Edukacji Narodowej. Święto nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, którzy przez pokolenia nieśli nie tylko wiedzę, ale kształtowali postawy dzieci, młodzieży i dorosłych, wywierając wpływ na losy kolejnych pokoleń. Z archiwalnych źródeł wiadomo, że w XVI wieku funkcjonowała szkoła parafialna. Pierwsza szkoła publiczna została otwarta w roku
1816. Mimo kłopotów lokalnych i finansowych, szkoła działała przez przerwy aż do 1918 roku. W roku 1917 oddano do użytku nową szkołę, zwaną do dzisiaj Murowanką, której lekcje odbywały się aż do oddania do użytku nowej szkoły przy ulicy Pocztowej. Dzięki pracy pedagogicznej i oświatowej ziemia kałużyńska na przestrzeni dziejów wydawała świetne grono posłów, urzędników, księży, lekarzy, nauczycieli, profesorów, przedsiębiorców, polityków, ludzi pióra i artystów. Po szczęście na szczególną uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie środowisk szkolnych w życie lokalnej społeczności, między innymi w uroczystościach patriotycznych i kulturalnych, chociażby takich jak dzisiaj. Od chwili odrodzenia wolnego samorządu trwa intensywna praca kolejnych burmistrzów, radnych, sołtysów oraz osób związanych z funkcjonowaniem samorządu, mająca na celu rozwój miasta i Kamuszy. W ostatnich latach działalność samorządowa ukierunkowana była głównie na oświatę, opiekę nad dziećmi i młodzieżą, ochronę zdrowia, budowę infrastruktury technicznej, sportowej i rekreacyjnej oraz tworzenie warunków przestrzennych i technicznych dla dalszego rozwoju i rozbudowy miasta i gminy Kałuży. Dlatego tym bardziej jest nam miło świętować ten ogromny jubileusz w okresie, kiedy Kałuży się rozwija i stale zmienia się na lepsze. Jest to nasz wspólny sukces, sukces samorządu oraz mieszkańców miasta i gminy Kałuży. Dziękuję za to. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. I teraz przechodzimy do punktu 8. Przedstawienie informacji o wyróżnieniu burmistrza Kałużyna. Koziołek Kałużyński. Proszę o zabranie głosu przez pana Arkadiusza Czerwca. Ze Złocieńca. Klub sportowy Wiktoria.
uwagi zostaną następujące. Szanowni Państwo, osoby. Tymi osobami będzie Pan Janusz Pełka, Pani Halina Porucińska, Pani Zdzisława Gryf, Pani Zdzisława Ufna i Państwo Seweryn Danuta Pokolszewski. Ja proszę o wystąpienie tutaj przed służbą zdrowia następujące osoby. Państwa Halinę Porucińską, Zdzisławę Ufna, oraz Państwo Danutę i Seweryna Olszewskie. Szanowni Państwo, laureaci osób honorowanych występują. Ja Państwu przedstawię uzasadnienie, jakim zostało kierował się Pan Burmistrz Marański honorującym zaszczytem wyróżnienie. Pan Janusz Pełka wyróżniony zostaje. Pan Janusz Pełka w Rzędzie Miejskim w latach 2002-2010 i w latach 2014-2018 i wyróżniony zostaje za wkład w rozwój społeczności samorządowej i lokalnej jako wyraz uznania w rozwój wspólnoty samorządowej miasta i gminy Kałuszyn. Nasze trzy drogie laureatki ze środowiska nauczycielskiego uhonorowane zostają Pani Halina Porucińska, Pani Zdzisława Gryf, Pani Zdzisława Ufna jako wyraz uznania za wieloletnią oddaną pracę na rzecz edukacji i wychowania młodych pokoleń. Państwo Danuta i Seweryn Olszewscy wyróżnieni zostają zaszczytnym wyróżnieniem Koziołka Kołuszyńskiego w dowód uznania za działalność kulturalną i amatorską, twórczość literacką o historii i patriotyzmie naszego miasta i gminy Kołuszyn.
tym roku właśnie przywileje otrzymał. Przywileje prokura Augusta II, prawa i obowiązki dla miasta swoje. I tak, kochani, od tej chwili właśnie Kałużyn stał się miastem. I już jak właśnie słonko na nim świeci, prawdzienia znaczne, pozwólcie dają być, niż po nim zacznę. Polska rocznica przypada wspaniała, a nam myślę temat do zadumy da. 300 lat naszego miasta, historia ludu, sławy, lecz i pięknie. Bywało, gdy Kałużyn niebo zniosły lata, rozwinięty przemysł, handel, a na dodatek usytuowanie piękna okolica, którą się niewiele w historii zachwycał. Głośno o naszym mieście było nawet w kraju, a również i w świecie, jak roczniki podają. Przez Kałużyn traktat warszawski przez biegnie, tu z wojskami rosyjskimi powstanie w walczy dzieje. Tutaj Napoleon z wojskiem poszarował przed wyprawą na Moskwę w Oberży nadzorował. Nawet pan Zagłowa bywał w naszym mieście, o czym sam Sienkiewicz opisał w powieści. Sławne nasze miasto, lecz nie miało szczęścia, przeżyło gehennę w okrutnym najeździe. Kałużyn został zniszczony prawie w 100%, bilans II wojny światowej. Niech jednak pamięta każdy, że tu właśnie wielka bitwa była, która miasto honorem i sławą okryła. 12 września roku pamiętnego Niemcy doznali upokorzenia wielkiego. W potyczce z wielkim główkiem władza kowalskiego, wspartym pochodnikami z Zygmunta Krawcego, przegrali bitwę. Miasto jednak poległo. Wrót Kałużyna dużo bohaterów legło. Teraz na miejscowym cmentarzu śpią duchowo. Krwią są wyznaczyli do wolności drogę. My dziś tu żyjący południu oddajemy. Dumni, że właśnie w tym mieście żyjemy, które przeszło okrutne, ciężkie nawałnice. Historia Kałużyna dziś wszystkich zachwyca. Zachwyca i łapie za serce kurczowo. Przyjacielu kochany, daję Ci słowo, że jeśli pokochasz miasto tak szczerze, nikt Ci jego kolorów nigdy nie odbierze. Dziś rocznica wspaniała, święto nie lata. 300 lat miasta przypada. Niech żyje Kałużyn, miasto Twoje i Twoje, niech się pięknie rozwija, to życzenie moje. Z tradycji słynie i wszędzie głośno o Kałużynie.
Paweł przyjmował, lecz jak wieść niesie, znany jest i w Polsce, jak również w świecie. Historia miasta, gdzie je pomaga, wniosie niejedna ważna data w prawda. Tu Napoleon podobno w Oberwie nocował, kiedy się na wojnę z Rosją przypował. Tu dywizja niemiecka września 12 krwawy błysk toczyła roku pamiętnego. Prawdowne męstwo żołnierza polskiego i wielki heroizm ludu kałuszyńskiego złotymi głoskami w przyszłość się wpisały i w naszej pamięci na zawsze zostały. Skwer, poczta, strażnica i kilka kamienic to parę zabytków, co nie zniszczy Niemiec. Piękny kościół jest ozdobą miasta naszego, a w tym sławny obraz pędzla Andrzejewo. To już jest miastem, które dla każdego można coś i osobliwego znaleźć, jeśli się chce. A więc odnajdujcie, po to, żeście przybyli. Ja szukać nie muszę, ja już odnalazłam. Dlatego tu mieszkam, nie opuszczam miasta. Tu się urodziłam, tu przeżyłam wojnę i lata starości chcę przeżyć spokojnie. Kocham moje miasto i właśnie dlatego chciałabym, żeby było miłe dla każdego. Otwieramy wszystkim szeroko pozwolę. Niech żyje Kałuszyn, piękne miasto moje.
Zapraszam. Proszę pana burmistrza i pana sekretarza.
co pozwolę sobie odczytać dystertacyjny skierowany na pracowników biblioteki na ręce pani Anny Andrzejkiewicz, dyrektora publicznej biblioteki w Kałuszy. Z okazji jubileuszu miasta i 70-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Kałuszynie składam najszczersze gratulacje, a także wyrazy szacunku i uznania dla tych, którzy przyczynili się do tej jej trwania i rozwoju. Niech ten piękny jubileusz będzie dla wszystkich pracowników kałuszyńskiej księżnicy powodem do dumy, radości, satysfakcji wykonywanej pracy, a także inspiracją do dalszych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz życia kulturalnego naszej gminy. Życzę, aby każde nowe wyzwanie mogło być realizowane w warunkach gwarantujących osiąganie najwyższych standardów i merytorycznej wartości. Proszę przyjąć również życzenia wielu sukcesów i pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję bardzo. Będą uczynać rządzić, będą podejmowali tej wspólnoty.
że ważnym bardzo tematem, który nas dzisiaj tutaj gromadzi, jest Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji. Ja powiem tak, że ciężko jest przewartościować, przecenić korzyści czy pożytki płynące z pracy nauczyciela. Nie ma rozwoju żadnej wspólnoty, nie ma rozwoju kraju, kiedy nie ma tego systemu edukacji. I chcę wszystkim nauczycielom tej gminy bardzo serdecznie podziękować za Państwa zaangażowanie w pracę. Dzisiaj, proszę Państwa, możemy powiedzieć tak, że przez kilkadziesiąt lat w Polsce, co widać tutaj w Olsztynie bardzo dobrze, odnowiliśmy bardzo szybko, że to te warunki są bardzo dobre. Natomiast trzeba podnieść standard materialny, w szczególności dla nauczycieli. Ten zawód musi cieszyć się większym poważaniem, z tego musi płynąć satysfakcja, ale nie tylko, w tym również satysfakcja materialna. Kolej, proszę Państwa, jest na to, by w kolejnych latach pomyśleć o tym, by ten status nauczyciela, standard materialny był wyższy. I proszę Państwa, dzisiaj jest historyczne wydarzenie w Olsztynie, nie tylko związane z powrocznicą 600-lecia. Dzisiaj jest jedno z ostatnich spotkań, w których burmistrzem jest, tych oficjalnych spotkań, w których burmistrzem jest pan Marian Sorzeński. Chcę też Państwu powiedzieć, że to jest wymiar niezwykle, przynajmniej dla mnie, ważny, historyczny, bo jeżeli patrzymy na rozwój tej wspólnoty, to możemy powiedzieć, że były okresy, które ten ślad znaczony przez osoby, które podejmowały decyzje, rządziły Olsztynem, był lepszy, większy i silniejszy. Te kilkanaście lat, bo to dokładnie nie pamiętam, ale to trzy kadencje, ustalałem burmistrza i dwie kadencje zastępca, składające się na blisko 20 lat. To okres rozwoju Olsztynu. Miałem przyjemność współpracować z panem burmistrzem Marianem Sorzeńskim i powiem tak, że jego spotkać tego człowieka jest dużą rzeczą i naprawdę czymś niezwykle wartościowym. Ale to, w jaki sposób on kierował to przytania, doprowadził do wspólnego działania wielu środowisk. Możemy się od nie tylko przekonywać, ale możemy patrzeć na ten Olsztyn wygląda. No i burmistrzu, ja mam nadzieję, że będzie jeszcze taka okazja, by panu podziękować, ale dzisiaj na oficjalną formą proszę przyjąć podziękowania za to wszystko, co pan zrobił dla Olsztyna, a proszę przyjąć podziękowania za to, że mogłem z panem współpracować. Proszę Państwa, niech ta dobra historia, którą z całą pewnością znaczyły ostatnie lata rozwoju Olsztyna, niech się dzieje dalej. Państwo za to odpowiadacie. Państwo, którzy dzisiaj stanowicie wspólnotę Olsztynu, życzę Wam, byście podejmowali dobre decyzje, by Olsztyn dalej się rozwijał, byśmy byli dumni z tej całej wspólnoty. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z Państwem. Ale
człowiek, tworzyli poszczególni ludzie, poszczególne rodziny. To do nich dzisiaj wracamy nasze myśli. Do tych, którzy narażali to, co najcenniejsze. Własne życie i własne zdrowie, bo wtedy była taka potrzeba. I do tych, którzy w chwilach pokoju każdym dniem udowadniali, jak ważne jest dla nich miejsce, w którym mieszkają. Ja chciałabym Państwu życzyć z okazji tego jubileuszu, aby Kałuszyn rozwijał się tak pięknie, jak teraz się rozwija. Aby każdy z mieszkających tu mieszkańców wiedział o tym, że to od nas samych najbardziej zależy, jak będzie wyglądało nasze miasto. Szanowni Państwo, to my w tych naszych małych ojczyznach musimy zadbać o nasze miejsce na ziemi, na mapie Mazowsza, Polski, świata, ale również na mapie historii. Szanowni Państwo, pedagogom z okazji ich święta życzę, aby każdy dzień przynosił satysfakcję, aby ta trudna służba, bo nawet trudno jest powiedzieć, że to jest praca, dawała radość i takie przeświadczenie, że w każdym z młodych ludzi, którzy wychodzą z murów szkoły, pozostaje cząstka Państwa, właśnie pedagogów. Potem w dorosłym życiu przypominamy sobie bardzo wiele Waszych rad. I to Państwo kształtują z jednej strony zasób naszej wiedzy, ale z drugiej strony również nasze charaktery. Bo wtedy nawet, kiedy nam wydaje się, będąc bardzo młodymi ludźmi, że nie macie racji, to później my wiemy, że Państwo mieliście rację. Życzę Państwu z okazji tego święta, abyście Państwo wiedzieli, że zawsze z nostalgią, radością i wzruszeniem się wraca w górę. Samorząd
burmistrzom waszego miasta, waszej gminy stworzył zadań karczony, który rzeczywiście może być modelowym przykładem tego, że środki unijne potrafią się pomnażać. I tak chyba jest, tak rzeczy na pewno ślad po tym zostanie. Także gratuluję szczególnie tych inwestycji, jest pewnie ich jeszcze więcej, wiele mniejszych, ale to świadczy o tym, że ta współpraca między Radą Gminy, Burmistrzem, Urzędem Miejskim, jego współpracownikami jest dobra i nie należy jej zrzucić. Wszystkiego dobrego dla was. Szanowni Państwo, życzę wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym z okazji zbliżającego się święta wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, aby szacunek u uczniów, u rodziców udało się cyklicznie zdobywać autorytet, aby wszystko dobrze się układało, aby powiedzenie, obyś cudze rzeczy dzieci uczył, było odbierane dobrze, a nie negatywnie, żeby to się zmieniło, tego wam wszystkiego życzę, bo te wychowanie najmłodszych pokoleń jest, myślę, że jednym z największych zadań samorządu, aby jako nauczyciele, dyrektorzy realizujecie ten program niezmiennie i życzę, aby ta droga do wychowania najmłodszych pokoleń układała się prosto i w dobry sposób. Drodzy Państwo, kończąc, również ta uroczystość troszeczkę trwa, chciałbym przekazać na razie na ręce pana burmistrza list gratulacyjny, który wskazuje na to, że Cegłów i Kałuszy łączą więzi, mamy wspólną granicę, to kilkaset metrów, co prawda, ale myślę, że jesteśmy gminami, które dobrze współpracują i cieszę się z tego, że Kałuszy się rozwija, Cegłów się rozwija i możemy tę współpracę, mam nadzieję, w kolejnych kadencjach kontynuować. Gorące brawa, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.